Co baran powinien wiedzieć od wyroczni? Baran. Co jest Ci potrzebne, na początku zobaczmy, co jest Ci potrzebne na ten tydzień od dnia dzisiejszego? Czego potrzebujesz w tym tygodniu od dzisiejszego dnia? I jeszcze kartę z kart wyroczni dla baranka. Baranek. O, to karta była pewna, że to ona ma być, widzieliście? Królowa cieni. I teraz tak, czego wy, kochani baranki, potrzebujecie w tygodniu, który zaczyna się dzisiaj dla ciebie, w tym dniu, kiedy wchodzisz, tak? Na pewno potrzebujesz więcej odpoczynku. Może jesteś ostatnio, może za mało śpisz, jesteś niewyspany, może zarywasz noce, może pracujesz na nocki, albo źle sypiasz, albo potrzebujesz po prostu czasami wziąć wolny dzień od wszystkich obowiązków, choćby weekend nawet, bo to jest na jeden tydzień. To nie znaczy, że cały tydzień masz jakby spać, ale spróbuj w tym tygodniu więcej odpoczywać. Gdy masz wolną chwilę, to zamiast sprzątać, czy nie wiem, coś robić, co zazwyczaj robisz, tak? To może spróbuj to poświęcić na relaks, bo tutaj widzę, że potrzebny jest Ci rest. I tutaj akurat baran powinien w tym czasie, kiedy to ogląda, spróbować więcej odpoczywać. Spróbuj oczyścić też, powiedzmy, swoje pomieszczenie, miejsce, gdzie przebywasz. Właśnie oczyść ze złej energii. Może ostatnio w tym pomieszczeniu, czy to jest biuro, czy to jest twój prywatny, twoja prywatna posesja, twój dom, tak? Może były jakieś kłótnie, może były jakieś osoby, które wniosły złą energię. Spróbuj oczyścić to. Przejdź się po domu, na przykład zaczynając od drzwi wejściowych. Jeżeli nie wiesz, to ja mogę kiedy nagrać filmik, jak to wygląda. I oczyść wszystkie pomieszczenia, każde pomieszczenie tak naprawdę. Tutaj, ale myślę, że znajdziesz taką informację, albo oczyść tak po prostu, jak potrafisz Ty. Pamiętajcie, że czasami jak kupujemy jakieś antyczne meble, to powinniśmy je przemyć wodą z octem czy solą. To jest potrzebne, żeby po prostu pozbyć się tej energii, która zawsze jest szczególnie w drewnie, we wszystkim, tak? Kochani, tutaj możecie użyć do tego oczywiście białej szałwi, naszej polskiej, zwykłej, laurowych listków, możecie palo santo, kadzidełka, no cokolwiek, tak? Coś, żeby oczyścić. To tak spróbujcie oczyścić miejsce, jeżeli czujecie złą energię, tak? Może przez to właśnie czujecie się podenerwowani, albo czujecie się źle w jakiś sposób. Może to jakiś tam jest nie za dobra energia, tak? Możecie sobie tutaj w tym tygodniu, tak jakby dla Ciebie radzi wszechświat, tak, żeby posłuchać muzyki. Może ta muzyka Ci jest potrzebna, może to być muzykoterapia. Może patrząc na to, że tutaj jest odpoczynek i muzyka i jeszcze w dodatku oczyszczenie, to czuję tak jakby baran ostatnio miał stresa. Też to czujecie? Zobaczcie, że wszystkie karty nie mówią, wszystkie karty są zgodne, mówią o odpoczynku. Patrząc na to, żadna nie mówi: idź na imprezę, szalej, baw się, tylko raczej odpoczywaj. Widzisz, że one trzy tak jakby Ci doradzają odpoczynek na ten tydzień, więcej odpoczynku. Ta muzyka mogłaby być różna, tak? Niektórzy odpoczywają nawet przy ciężkim roku, także tutaj nie będziemy mówić o gustach. Na przykład jeden potrzebuje muzyki delikatnej, żeby spać, żeby odpoczywać, a drugi i się uczy i odpoczywa przy na przykład przy heavy metal. Także tutaj kwestia może gustu, ale patrząc na te karty, to ja bym powiedziała bardziej jakaś taka delikatna nuta, tak? Ale Ty to, co lubisz zazwyczaj słuchać, przy czym się relaksujesz, odpoczywasz, to właśnie włącz. To nie będę Ci mówiła, że słuchaj sobie, nie wiem, skrzypiec, skoro nie lubisz, tak? To znaczy widzę dla baranka odpoczynek. Jeżeli chodzi o jakąś dla Ciebie ważną sytuację, dla Ciebie wyrocznia mówi, odnośnie tej sytuacji musisz przyświecić sobie, powiedzmy tutaj tak jak tą latarnią, tak? Widzę, że odnośnie jakiejś sytuacji baran nie ma wszystkich informacji, musisz zdobyć więcej informacji, tak? Ta niepewność odnośnie jakiejś sytuacji, te wahanie się, to jest tylko dlatego, nie wiem, czy ty jesteś świadomy, czy u ciebie to jest tylko podświadomości, że ty o danym problemie, o tym czymś nie wszystko wiesz. I tutaj wystarczy, że więcej zasięgniesz informacji, dla ciebie stanie się to bardziej jasne i wtedy dopiero w tym tygodniu podejmij jakieś działania. Patrz też, żeby tobą ktoś nie manipulował. To jest ważne. Patrzymy sobie dla byka. Byk. Czym byk powinien się zajmować, albo może właśnie się nie zajmować niczym powinien. Byk, w tym czasie, kiedy ty wchodzisz na ten filmik, tydzień od tego momentu. Na czym się skupić? Na czym się skupić? I karta wyroczni. Karta wyroczni dla byka. Byk, tak. Widzieliście tą pewność? W życiu zawsze powinna być taka pewność. I dla byka, kochani, jest tak. Potrzebny jest masaż. Jeżeli teraz byś miał wytłumaczenie, że a kto ma mnie masować, do masażysty nie mam czasu iść, można samemu masować się też, ponieważ widzisz, tutaj jest stopa, tu jest ręka. Są punkty, ja mam w domu nawet książkę, wam kiedy pokażę, bo kładę swoją rodzinę na stół do masażu i taki masaż wykonuję dla nich. To znaczy nie musi to być pleców, niczego, tego co człowiek sam sobie nie zrobi niestety, ale stopa, ręka jak najbardziej. Są punkty odpowiedzialne tak samo w dłoni, tak samo w stopie za różne narządy, za różne dolegliwości. Także popatrzcie sobie gdzieś nawet w internecie, masaż stopy, masaż ręki, znajdziecie odpowiedni punkt na wasze dolegliwości. Czy to macie z żołądkiem, czy z jelitami, czy z czymś. Wszystko jest położone w naszych stopach lub rękach. Także to można śmiało samemu masować. Ale do masażysty możecie iść, jak macie czas. No, tutaj u nas czuję też podobny klimat jak u baranka, bo też karty mówią bardziej o relaksie niż o jakichś, wiecie, skokach na bungee, no nie? Tutaj tak samo, zobaczcie, u byka głęboko oddychaj, ale to naprawdę głęboko. To tak jak ja oddycham przy medytacji. Wciągam powietrze nosem, długo wciągam. Mniej więcej liczę do 6, powiedzmy. Wtedy już ja to automatycznie robię, to nie liczę. Bo się skupiam wtedy i zatrzymuję na chwilkę i wypuszczam ustami albo nosem, jeżeli to jest coś oczyszczanie czakr, to i wciągam nosem i wypuszczam nosem, ale jeżeli to jest tylko medytacja, to wypuszczam ustami, to tak długo, tak jakbym całego powietrza chciała się wyzbyć ze środka, tak się powinno to robić i tak kilka razy czujesz, że jest taki świeży umysł i to jest właśnie dla byka potrzebne. Głęboko oddychaj, nie tak płytko, że oddech zatrzymuje się gdzieś tutaj, głęboko, niech idzie to powietrze aż do brzucha, to dopiero będzie organizm dotleniony. Spędź sobie gdzieś czasu sam na sam z sobą, dla mnie to akurat w tym żyję, tak, bo dużo właśnie z tym bykiem i dużo szukam sobie czasu poświęcić tylko dla siebie i pobyć sama z sobą dziennie chociaż 2 godziny. Tutaj w ogóle dla byków jest to wskazane. Może cię coś olśni, jakieś marzenie twoje, które gdzieś tam jest, bo zobacz, masz opiekunkę marzeń z kart wyroczni, to znaczy, że marzenia gdzieś są, tylko może im nie dajesz tak jakby prawa głosu, może one nie mówią głośno, a ty tego nie słyszysz, ponieważ jest chaos w twoim życiu, tak? To bynajmniej tutaj są marzenia. Myślę, że w ciszy zrozumiesz, czego potrzebujesz, tak? Uważaj na różne marzenia, ale które idą w kierunku złudzeń, bo też może być tak, że to jest takie oderwanie od rzeczywistości dla niektórych, ale czy to jest złe, jeżeli komuś pasuje? Nie będziemy o tym dyskutować, tak? Ale możecie żyć w takim jakimś złudzeniu. To miejcie na uwadze, że może te wasze marzenia, te wasze pragnienia to jest tylko takie ulotne, takie o, właśnie, cześć! Mamy rękę! Proszę, może ja dlatego stuknęłam, bo miałam wam pokazać. Tak, widzicie, wszystko ma swój sens w życiu. Pamiętajcie, kochani, też, żebyście patrzyli wspólnego dobra z ludźmi, którzy dla was są ważni. To znaczy, o to chodzi, że jeżeli dążysz do marzeń, to nie po trupach oczywiście i też nie psujesz relacji między ludźmi, którzy są dla ciebie ważni, bo to ma być wspólne dobro, tak? Twoje marzenia, ale wspólne dobro. Także przekaz jest dla byka taki, żeby szanował, podchodził z szacunkiem do jego otoczenia, powiedzmy, ale spełniał swoje marzenia, tak? Nie krzywdząc po drodze nikogo. O tak. Uważajcie tylko na życie w iluzji. Dużo oddychajcie, dużo się masujcie, byki, no i spróbujcie spędzić troszeczkę sam z sobą gdzieś czas, gdziekolwiek. Możesz iść sobie do lasu, usiąść na pieniek, możesz pójść nad wodę, posiedzieć, popatrzeć na fale, nad strumyk, nad rzekę, do parku, może wtedy, gdy ludzi za dużo nie ma, spróbuj. Najlepiej to na łonie natury, no rzecz jasna, tak? Dla bliźniaka najbardziej potrzebne. Bliźniak. Ok. I jeszcze karta wyroczni dla bliźniaka w tym tygodniu. Karta wyroczni, bliźniak. Tydzień od tego momentu. Ok. O, Feniks! Wskrzeszony z popiołu. Proszę bardzo. I tak, kochani. Kochane bliźniaki, tutaj dla Was jest potrzebna aromaterapia. Nie musicie wcale siedzieć z zamkniętymi oczami, jeżeli Wam to nie pasuje. Nawet grając czy oglądając swój ulubiony film, możecie włączyć po prostu jakąś maszynę, która paruje i tam na przykład wkropić sobie olejek, lub jeżeli masz w domu jakąś fontannę, to tam, żeby po prostu woda parowała i żeby był zapach. Jeżeli nie, to nawet możesz olejkiem w miejscach, gdzie pulsuje krew, sobie posmarować i może dla Ciebie potrzebny jest jakiś zapach, na przykład zapach goździków uśmierza ból zęba. Może pomyśl, może coś dla bliźniaka, na przykład do skwiera, do kucza, co akurat zapachowo mógłbyś tego się pozbyć, bo wiedzcie, że każdy olejek na coś działa, tak? Także popatrz, co dla Ciebie, bliźniaku, tam na przykład w Twoim organizmie nie pasuje, co byś poprawił, może znajdziesz na to odpowiedni olejek, skoro karta dla Ciebie o tym mówi. A jeżeli wszystko jest ok, wszystko jest git, to może po prostu taka aromoterapia Ci się przyda. Może jesteś zestresowany ostatnio, może za bardzo jesteś rzucony, kurczę, na to wszystko tutaj, co się dzieje na świecie, tak? I może taki czas włączyć sobie muzykę w słuchawkach i piękne, zapachowe olejki, może taki czas będzie po prostu jak błogosławiony. Spróbuj, jeżeli tego nigdy nie robiłeś. Nawadniaj się, pij więcej wody, bo może akurat bliźniak zaniedbał i to, że teraz ktoś powie, ale ja piję 3 litry i chwila ciszy, ale chodzi mi wody. Woda też można pić niewłaściwie. Woda właściwie jest pita, gdy bierzesz na przykład szklankę i co chwilę bierzesz z niej łyk, a nie to, że szklankę jednym dyszkiem wypijasz, to nie jest nawodnianie. Ty ją wypijesz i zaraz polecisz do WC, no bo tak to działa. To się też trzeba w odpowiedni sposób nawadniać. Może Ty jesteś nienawodniony. Więcej pij wody. Odchlorowanej oczywiście i nie z plastiku. I odpoczywaj. Bliźniak potrzebuje też więcej rest, więcej odpoczynku. Może ostatnim czasem zarywasz nocki, może gdzieś imprezujesz po nocach, także tutaj troszeczkę patrz, spójrz na tę sytuację. Szklanka wody czystej, olejek, jaki olejek? Powiedz mi, na przykład o zapachu zielonej trawy. Cudo. I odpoczynek. To. Możesz sobie się zdrzemnąć, może zrób sobie takie krótkie drzemki w ciągu dnia. Tutaj zobaczcie, jest poddaj się zmianie, to znaczy może ta zmiana, patrząc na to, zachodzi w Tobie, bo jest jednak wskrzeszenie. Może doszłeś do jakiegoś etapu, że sam siebie tak jakby zniszczyłeś, spaliłeś, spłonęłeś, nic nie zostało i teraz się wskrześ. Może faktycznie przez jakby nawodnienie, przez aromaterapię i odpoczynek nabierzesz siły, staniesz jak ten Feniks z popiołu. Rak. Tydzień od momentu, kiedy to słyszysz. Rak. Tydzień od momentu, kiedy to słyszysz. Tydzień od momentu, kiedy to słyszysz. I karty wyroczni. Przekaz wyroczni dla Ciebie. Dla raka. Przekaz wyroczni dla raka. I teraz mamy Tutaj dla Ciebie też jest pokazane, że spróbuj sobie w ciągu dnia tak jakby ukraść ten moment i pobyć sam z sobą, chociaż troszeczkę. W całym tygodniu, mimo tych obowiązków, tu pracy, wszystko się wali, tak, w domu obowiązki, tu rodzina, wszystko, się kładziesz spać, nie pamiętasz, jak nawet masz na imię. Spróbuj każdego dnia, może zrobić coś dla siebie, chociaż chwilkę, ukradnij z tego dnia moment sam dla siebie, pobądź sam z sobą, wyjdź sam z sobą, porozmawiaj sam z sobą. Może nie przy ludziach, bo pomyślisz, że coś nie tak, ale zresztą co Cię interesuje, co ludzie pomyślą, prawda? Może sam możesz, może jakieś dźwięki Ci jest potrzebne. Tutaj też można przy tej karcie pracować z własną aurą. Ta karta mi często wypada w takiej innej tutaj połączeniu z kartami, że no czas jakby popracować na to, bo wiemy, że każda aura, znaczy aura koło człowieka, tak? Czasami bywa tak, że jest tylko bardzo malutka, inni ludzie, ci co widzą aurę, jak się skupisz, tak? Ja na przykład widzę tam na listku, jak otacza, na przykład na drzewie, jak się skupisz, to widać to aurę, samo na człowieku. Jedni mają jakieś piękne takie barwy, na przykład zieleń, fiolet, różne. Inni mają tę aurę tylko malutko. Myślę, że może tutaj, z tą kartą często mi to wypada. Tutaj może jakieś dźwięki, zobaczcie, gdzie ta moja misa. Na przykład jakieś misy tybetańskie lub jakieś w ogóle takie dźwięki może być się przydały, jakieś, żeby uzdrowić dźwiękami. Popatrz sobie, bynajmniej tu dla Ciebie, Raku, jeżeli się interesujesz takimi rzeczami, to zerknij, a jak nie, to omiń tą kartę i przynajmniej popracuj sobie, połącz się z kamieniami i kryształami. Też może to być na przykład jakiś kamień, jakiś kryształ, tutaj akurat masz kwarc różowy, kryształ górski, których wszystkie nie wiem gdzie są, chyba nie koło mnie, nie wiem, gdzieś tam są, z jakimiś kryształami. Zobacz w ogóle do Twojego znaku zodiaku, tak na dłuższy czas. Są takie, w internecie można kupić takie saszetki i tam na przykład są 3-4 kamienie czy 5 odpowiednie, dla Twojego znaku zodiaku, które Ci przyniosą na przykład szczęście, miłość, zdrowie. Możesz sobie położyć na biurku w pracy, czy tam, gdzie siedzisz. I takie znaki, takie kamienie, każdy znak ma przepisane, tak? A jak nie, to przynajmniej nawet mając, o, tutaj znalazłam taki kryształ górski, ale i duży. Na przykład to taki sobie siedząc można potrzymać, coś, no wiecie, z kamieniami i z kryształami jest bardzo fajnie pracować. Poczytajcie sobie o tym, Raki. Dla Ciebie jest tutaj, kochani, prawo natury, bo są siostry pór roku i to jest, pamiętaj, że wszystko w życiu ma swój porządek, odgórnie. Pierw jest wiosna, potem lato, jesień, zima. Wszystko musisz zrozumieć, że ma swoje etapy. Myślę, że dla Ciebie jest potrzebny jakiś spokój. Może Ty jesteś czymś poddenerwowany, bo coś Ci nie wychodzi. Tutaj jest cykl. Żeby coś osiągnąć, tak? To musi najpierw to być wcześniej coś musi poprzedzać. Nie rozkwitnie jabłoń, zanim powiedzmy, tylko nie wiadomo kiedy to się zaczęło, czy była jajko, kura, czy jajko, czy kura była pierwsza, tak? No ale powiedzmy, zanim nie będzie zima, nie pęknie to wszystko, ta ziemia, to nie przyjdzie wiosna, potem nie będą pąki, nie rozkwitną jabłka. No gdzieś to musiało się zacząć kiedyś, tak? To znaczy wszystko ma swój etap, swój cykl, tak jak w tarocie od głupca do karty świata, tak? Musisz to jakby zaakceptować. Wszystko ma swój boski porządek, może u Ciebie sytuacja jakaś w życiu jest, powinieneś to sobie tak przeanalizować, bo chcesz coś przeskoczyć, a może nie da się tego przeskoczyć, bo prawo natury jest takie, że... O, patrzcie, jak zaświeciło. Prawo znacie natury, tak? Przeważnie oglądają ten kanał dorosłe osoby, to wiecie, o czym mówię. Wszystko ma swój czas, powiedzmy. Myślę, że może u Ciebie trzeba by było te rzeczy zrozumieć. Skoro masz pobyć sam, skoro masz pracować ze swoją aurą, z kryształami, to może bardziej powinieneś tak ogólnie się uziemić. Może nie być za bardzo materialny, cokolwiek. Ja niczego nie narzucam, tylko mówię, co tak jakbym czuła z tych kart, co Ci jakby wyrocznie chcę przekazać. Co lew powinien robić najczęściej? Co lew powinien robić najczęściej? I karta wyroczni dla Ciebie. Karta wyroczni dla... Dobrze. Karta wyroczni dla lwa. I teraz zobaczcie, kochane lwy, wy też możecie się pomasować. Dla ciebie też taki masaż przydałby się. Może za dużo siedzisz przy biurku, tak, może przy komputerze, może cię bolą kręgi szyjne, może tak przynajmniej się oprostuj sobie tutaj na szyi pomasuj, z tyłu jest takie miejsce, że człowiek jak naciśnie, to przestaje się garbić. Może sobie pomasuj, jak nie, to na stopie, na ręku są punkty, właśnie przy tym stuknęłam w to rękę, chciałam wam powiedzieć. Są książki właśnie, które punkty, to jest akurat są linie, tak, linia życia, linia miłości, zdrowia, to nie o to chodzi, chodziło mi, że to jest dłoń, tak, bo są punkty, które są odpowiedzialne, tak samo w stopach, za tak naprawdę za organy w człowieku. Popatrz, może ci coś dolega, może takie naciśnięcie punktu któregoś, to ci pomoże w czymś, na przykład nerki czy coś. Także każdy punkt odpowiada czemuś. To dla ciebie tak jakby wszechświat lew chciał to powiedzieć, wyrocznie. Zaplanuj czas wolny, zaplanuj wakacje, pomyśl, może dla ciebie też jest potrzebny taki troszeczkę jakby czas odskocznie od pracy, bo teraz mamy w sumie koniec lutego. Może wszechświat ci powie, że chce ci powiedzieć, że powinieneś gdzieś wyjechać, odpocząć, skoro masz zaplanować te wakacje, a może teraz gdzieś będą tańsze loty, a może przypomnisz sobie dzięki tej karcie, że ktoś na ciebie gdzieś czeka, dawno nie odwiedziłeś jakiejś osoby. A może zaplanuj czyjeś wakacje, bo może twój syn albo gdzieś jest za granicą. No tutaj tak jakby lew powinien o tym pomyśleć, już o wakacjach, ale zaplanować dopiero teraz. Może to jest dla ciebie dobry czas, może zobaczysz gdzieś jakieś upusty cen. No i dużo pij wody, nawadniaj się, dobrze pij tą wodę, dobrze się nawadniaj, tak? Więcej niż kawy, więcej niż napojów gazowanych czy alkoholu, to więcej wody spróbuj przez ten tydzień. Zobaczysz, że będzie, nawet na ból głowy szklanka wody tak jakby pomaga i przestaje głowa boleć, także może dla ciebie coś w organizmie tutaj tak jakby ci dokucza ciupkę, że i masaż od bóli i woda, może ci będzie lepiej. Zobacz, tutaj bądź uważny, jeśli chodzi, bo tutaj jest Strzębi Książę i tutaj bądź uważny, skoro tutaj te karty były dwie, to może faktycznie chodzi o coś, że coś ci dolega lekko, daje ci na przykład tam trzustkę czy coś znać, że przesadzasz z ciężkim jedzeniem, bo tutaj ta uważność to często mi też mówi o tym, że musimy się wsłuchać w swój organizm w ogóle, ale też tutaj jest duchowe porozumienie, to może telepatycznie, duchowo powinien z kimś się połączyć. Może z tą osobą, której masz zaplanować wakacje. Przemyśl lepiej swoje życie, bo wygląda tutaj, żebyś spróbował z kimś porozumieć się duchowo. Pomyśl, jaka to osoba może być. Może ta osoba cię nawołuje, a ty nie słyszysz tego. To jest ciekawe. Co panna najczęściej powinna robić? Co panna najczęściej powinna robić? I wyroczni, karty wyroczni, mądrość ukrytych królestw dla panny, mądrość ukrytych królestw, co dla panny na ten czas? Panna powinna popracować sobie, połączyć się z kryształami, z kamieniami. No najlepiej to by było z kryształami, a takim uniwersalnym to jest zawsze kryształ górski. Kup sobie jakiś wielki taki kryształ i weź jego czasami sobie tak w dłoni, jest odpowiednia do tego pozycja, tak? I wiesz co, ta praca to nie musi być jakaś, nie musisz przychodzić kursów tak naprawdę, wystarczy, że wyciszysz się, oczyścisz przestrzeń, usiądziesz i zobaczysz, jak świetnie połączysz się z tym. Także tutaj do tego nie trzeba wielkich tutaj znajomości, żeby rozpocząć chociaż od tego spokoju i trzymania jakiegoś kamienia czy kryształu, tak? A patrz, że tutaj jest dla ciebie jako druga karta też praca z energią. Tutaj może trzeba by było oczyścić czakry, wiesz? Zawsze jak oczyszczasz, to oczyszczasz czakry od podstawy, idziesz w kierunku. Nigdy nie pomijasz żadnej czakry, nawet jeżeli ci się wydaje, że czakra splotu słonecznego jest całkowicie fajna, nigdy jej nie pomijasz, oczyszczasz czakry po kolei, wszystkie po kolei zawsze. Pierw je oczyszczasz, potem je naładowujesz. Jeżeli sam nie umiesz tego robić, no to trzeba się zwrócić do specjalisty. W razie czego ja też to robię, ale nikogo nie namawiam, żeby nie było, że ja się reklamuję, tylko mówię. Może popracuj sam z sobą z czakrami i tutaj też jest aromoterapia. Myślę, że jakieś może olejki, jakieś zapachy byłyby dla Ciebie wskazane teraz. Może jest jakiś stresujący czas u Ciebie. Może, bo tutaj widzę tego króla koni, to jest kontrola. Wiesz co, ktoś kogoś kontroluje, może to masz jakiś stres, może jesteś zestresowana panna, może potrzebujesz jakiegoś olejku lawendowego, może częściej wąchaj. Także tutaj i też przemęczona możesz być, bo widzę, że potrzebujesz wsparcia. To jest spróbuj zobaczyć, czy ktoś Twojego wsparcia nie potrzebuje, kto jest dla Ciebie ważny, a jak nie, to może Ty się przemęczasz, a tak naprawdę powinnaś poprosić kogoś o wsparcie. Także tutaj to wsparcie jest skazane z której strony w którąś. Nie od razu nie mówię, że koniecznie dla panny, bo może panna powinna kogoś wesprzeć, na przykład mamę czy tam kogoś, tak? Także popatrzcie sobie panny, pomyślcie o swoim życiu i zajmijcie się właśnie sobą, swoją energią. Czuję, że swoją energią to na pewno. Bo jeszcze aromaterapia właśnie z pracą energią to jest po prostu nic innego, jak popracujcie własną energią. Uwaga. Co powinnaś robić jak najczęściej? Jak najczęściej. Tu mi świetnie pasuje to wszystko. I karta wyroczni dla wagi. Wyrocznia dla wagi. Co Wszechświat, mądrość ukrytych królestw chce Ci powiedzieć. U Was widzę, że nie musi wcale być aż tak bardzo spokojnie. Energia Wasza jest fajna. Tutaj pokazane jest, że spróbuj częściej gotować. Może za dużo jesz przekąsek lub dań gotowych, może za często jadasz w restauracji albo fast foody czy coś, czy po prostu gotowe jakieś posiłki, jakieś pasty czy coś. Tutaj pokazuje ta karta często, że sam przygotowuj te posiłki. Tu też bardzo fajnie, że pracujesz to własnymi rękoma. Są jeszcze inne tam karty, które pracujesz, używaj mówią o tym, że używaj swoich rąk więcej. Ta karta akurat ma w związku, wiesz z czym nawet, że zobacz, po co Twoje ręce sięgają. Ale to ja mówię o produkty nie gotowe, tylko naturalne, tak? Takie nieprzetworzone. Zobacz, po co Twoja własna ręka chce jak najczęściej sięgnąć. Może Ci organizm daje znać, że tego potrzebuje. Zobacz, po co sięgasz, co chcesz najczęściej przygotowywać. To też jest duże przesłanie, tak jakby dla wagi. Spróbuj odpocząć, dużo odpoczywaj. Jeżeli tutaj jesteś przemęczony, ja myślę, że skoro to są dwie karty, to może być przez to, co Ty wkładasz do swojego organizmu. Może jesz za dużo przetworzonych rzeczy, gdzie jest pierwsza litereczka E i tam numerki. Może kochani, może przez to jesteście osłabieni, przemęczeni, nie macie energii, bo może właśnie coś tą energię ta energia za bardzo tam się skupia na... O Jezu, rękę do świeczki. Na czymś musi się skupiać. Wyobraźcie sobie, że jak jesz na przykład mięso wieczorem, to ono leży w jelitach, tak, gnije się, rozkłada, powiedzmy, tak brzydko nazwałam, ale okej. Dlatego mięso się powinno jeść do jakiejś tam godziny, tam 16, 15, bo potem już się nie powinno mięsa jeść, bo ono bardzo długo się trawi. I potem właśnie to jest takie samopoczucie, że organizm zamiast spać, odpoczywać, to on musi mięso trawić. Może Ty niewłaściwie się odżywiać i przez to jesteś niewyspany. Albo nawet jeżeli jesteś wyspany, śpisz 7-8 godzin, to dalej czujesz takie osłabłą energię. Dla Ciebie dobry by był czas, żeby sobie oglądał jakiś fajny film, który od dawna masz zamiar oglądnąć. Może to jest serial, a może coś Ci wpadnie, jak włączysz na przykład jakiś kanał, jakieś informacje, które powinieneś usłyszeć. Tylko ja nie mówiłam o wiadomościach. Chodzi mi coś tutaj jakby coś miłego. Wtedy, kiedy bierzesz blankiet, to znaczy kiedy bierzesz koc, bierzesz kota, czy pluszaka, czy pieska, kubek czegoś tam, z jakimś piciem, tak? I siadasz, masz świetny czas na sofie i sobie oglądasz. No i wtedy paluszki Twoje same tam kierują, co chcesz oglądać. Czy idziesz w horrory, czy chcesz adrenaliny, czy raczej w romansidła, czy może jakieś biograficzne filmy albo coś. A może jakiś serial. Może potrzebny jest Ci taki odpoczynek przy telewizorze, zrobić samemu jakiś posiłek własnoręczny i pobyć sam z sobą. Bo wiesz dlaczego może tak być? Bo widzę, że tutaj, no chodź, książę jest ognia, a książę ognia to jest często agresja. Pozytywną stroną tego jest optymizm, bo to jest osoba optymistyczna, tak? To jest fajnie, że bądź optymistyczna odnośnie sytuacji, ale z drugiej strony to jest agresja w nas. Ja myślę, że może tą agresję musisz rozładować może w ten sposób, w jakiś sposób. A może ta agresja bierze się zupełnie z innej sytuacji, a pobycie sam z sobą, a może wpadnie Ci jakby w oko jakiś film, gdzie znajdziesz odpowiedź Twojego problemu, a myślisz, że tak nie ma? A są czasami. Tak Ci nasunie wszechświat akurat to, co masz oglądnąć, że się zdziwisz, że dostałeś taki jakiś przekaz od tego. Nie mówię, że instrukcje, jak wyjść z problemu, ale czasami człowiek potem jest wdzięczny za to, co ma. Różne są takie filmy. Także kto wie, bynajmniej tutaj uważaj też z drugiej strony na agresję. Uważaj na agresję, żebyś wiedział, w jakim kierunku jakby ją wyładować, tak? Fajnie jest, jeżeli ktoś czuje to jest takie skłębienie tych energii takiej i wie, co może z tym zrobić. Pójść pobiegać, nie wiem, poboksować. No każdy inaczej powinien sobie tam jakby ustalić, co jest najlepsze, żeby wyładować, gdy jest to napięcie. Jeden lubi tam uprawiać seks, tak? Na przykład taki na ostro, no każdy co innego. Także znajdź Ty dla siebie, bo widzę, że może być w Tobie jakieś takie skłębienie czegoś. Aby to był ten optymizm, ta pozytywna strona tej karty. Także wskazane i robić jak najczęściej. Skorpion. No, Skorpion, tu czuć po prostu zupełnie inne klimaty. No i Skorpion szalony. Dobra, i teraz karta wyroczni, przekaz wyroczni. Mądrość ukrytych królestw dla Skorpiona. Okej. I tutaj jest dla Was, kochani, seks. Skorpion, nie bójmy się tego wyrazu. Skorpion powinien więcej uprawiać seksu. Jeżeli nie ma partnera, partnerki, to przypomnij sobie przynajmniej czymś orgazm i sam możesz siebie zaspokoić. Nie musisz na siłę w tym tygodniu latać, szukać partnera, bez przesady. Są różne sposoby. Także pomyśl o tym, tak? A jeżeli masz partnera, partnerkę, to zobacz, może Twój partner jest niezaspokojony. Niezaspokojony, tak? Dobrze mówię. U Was jest szaleństwo, po prostu. U Was jest szaleństwo. Tu jest taniec. Widzę, że może Skorpion się skupił za bardzo na pracy albo skupił się na jakichś takich rzeczach przyziemnych, że zapomniał o tej drugiej stronie, którą jest radość, szaleństwo, spontan. Może tutaj trzeba jakby nadrobić, może jakąś osobę tam spotkasz, ciekawo, kto wie, patrząc na tańce i seks, to możemy wszystkiego się spodziewać, a może Twój partner potrzebuje tego i patrz, że jest zaniedbany. A jak jesteś samotny, to dla Ciebie potrzeba jest po prostu więcej przeżywać tą radość pełnię, ten taki orgazm, tą przyjemność, tą radość, tę adrenalinę, to wszystko. Skorpion tego potrzebuje. Zobacz, tutaj płyń jak woda. To nie stój okoniem. Jeżeli lubisz seks, to nie mów sobie, o to jest złe, bo mi ksiądz powiedział, że coś tam nie wolno się masturbować, tam czy coś. Tutaj karty dla Ciebie, Skorpion, mówi, bądź tak jak woda. Woda, pamiętaj, że ona przepłynie wszędzie, pod kamieniem i nad kamieniem. Ona nie robi problemów, tak? Ona nie jest gęsta, nie jest brudna, nie jest... Nie mówimy o brudnej wodzie, ja mówię o wodzie czystej, bo ja nie mówię o jakiejś kałuży. Ona płynie, ona wie, gdzie się uformować, jak się uformować. Zawsze znajdzie odpowiedni dla siebie... Zobacz, jeżeli jest na przykład między kamieniami wolna luka, ona tam wpłynie. Ma wtedy kształt wolnej luki. Gdyby stał kubek w oceanie, to ona by tam wpłynęła, woda by miała kształt kubka. Umie się dostosować, tak, do otoczenia, także Ty też spróbuj w tym czasie się dostosować, bądź jak woda. Bądź jak woda, wszystko jesteś w stanie zrobić, być wszędzie, powiedzmy, być wszędzie. Pamiętaj, że tak samo tutaj jest pokazane, że na świecie jest ten boski porządek. Wszystko ma swój czas. Przychodzi jakiś etap, że czas przyjść, zrobić to. Nie ma tak, że możemy zatrzymać zegar, zatrzymać świat, koło się nie kręci. Wszystko ma swój czas i tu Skorpion o tym powinien pamiętać. Może u Ciebie jest czas na szaleństwo, na jakby dopasowanie się nawet, tutaj widzę, do czegoś w tym tygodniu. Nie stać tak jakby w opozycji bojowej i z taką blokadą, tylko płynąć wszędzie, być. Może coś osiągniesz przez to. Wyobraź sobie, o taka karta, gdybyś pytał o pracę, ta karta by była jako rada, to ja bym powiedziała tak, idziesz do szefa, nie lubisz go, to nie siedzisz z zaciśniętymi pięściami, tylko się uśmiechasz, o, jaki pan ma świetny krawat i ten facet Cię przyjmie. To jest takie dopasowanie się, wpłynięcie wszędzie, no, dla swojej korzyści. To znaczy ta karta jest świetna. Myślę, że dużo może Skorpion osiągnąć przez ten tydzień. A ile przyjemności, to każdy z nas widział. Pierwszy znak, co ma tyle przyjemności. Strzelec robił. Może nie wie, że potrzebuje tego. Zaraz zobaczymy, co strzelec potrzebuje. Co strzelec potrzebuje? Tutaj to jest świetny przekaz. Szczerze Wam powiem. Już mi się podoba. Dobra. Przekaz wyroczni dla strzelca. Mądrości ukrytych królestw. No ta tu już jest na siłę wychodzi. No dobrze. I teraz, no, Gród Gai. Dobra. I teraz tak, świetnie, bo dwie karty mówią o tym samym, prawie, na innym obrazku. Strzelec powinien przypomnieć sobie, czy ma w domu jakiegoś zwierzaczka, bo może ten zwierzaczek dawno nie był głaskany. Kochani, ja Wam powiem, ja mam dwa koty, które faktycznie przez pewien czas mojego jednego kociaka zaniedbywałam i on do wszystkich się łasił, tylko nie do mnie. I ostatnio więcej mu poświęcałam czasu, to przestał mieć takie uszy mój kot leżące na plecach, bo wiesz, jak kot kogoś nie lubi, to on kładzie uszy tak do tyłu, tak? Jakby czegoś się bał albo kogoś nie lubi, tak? To wtedy pokazuje, że jest niezadowolony. Tak samo jak ma sierść najeżoną, czy ogon ma tak poziomo, to też może zaatakować, albo jak macha ogonem. To jest fajne, bo jak pies merda ogonem, to szczęśliwy, a jak kot merda, to właśnie nie jest szczęśliwy. No także zobaczcie, czy przypadkiem wasze zwierzęta, wasz jeleń nie jest zaniedbany, bo trzeba może coś zrobić. Ale tak szczerze, to dla Was, strzelcy, co jest potrzebne? Spędzić czas ze zwierzętami. Wiesz dlaczego? Bo czasami zwierzęta nam coś pokażą, czego ludzie nam nie pokazują. Nawet gdy pójdziesz na taki staw, widzisz łabędzie, który tak naprawdę łabędź nie zdradza swojej łabędzicy. On pracuje tym dziobem, tam ciąga te patyczki, tam gniazdko wije, bo z jajeczka ma dzidziuś się wykluć. Jak dużo możemy od zwierząt się nauczyć czasami. Także tutaj jakiś przekaz dla Ciebie jest. Jeżeli masz swoje zwierzęta, to z pewnością Twoje zwierzęta potrzebują. A jak nie, to przynajmniej popatrz sobie na łonie natury. Może na jakieś ptaszki, a może trzeba dokarmić ptaszki, może w karmiku Twoim ziarna się skończyły. Może przytulić trzeba, a może zobaczyć w ogóle, czy zwierzęta lgną do Ciebie, bo może jest w Tobie tak dużo złej energii, że zwierzęta to czują, może czas popracować z energią, bo do dobrych ludzi zwierzęta podchodzą, a już jak wszystkie nie podchodzą, to już jest jakiś sygnał. Bo już jak tam jeden pies nie podchodzi, czy kot, to może po prostu nie lubi. Ale już jak wszystkie reagują źle, no to jest jakiś sygnał. Bo tak naprawdę zwierzęta czują dobrych ludzi. I tutaj pooglądaj sobie jakiś ulubiony film, się postaraj, strzelcu, może coś na Netflixie pogrzeb, ostatnio fajne zmienili na luty, może dawno nie oglądałeś, się w sumie też 5 dni, może coś. Szkoda, że ty nie jestem strzelc, bo też bym poglądała. Widzisz, muszę mieć powód. Ale widzę, że taki czas z kotem na kolanach i z kubkiem czekolady, z filmem dla ciebie by się przydał. Jeżeli 7 dni to będziesz robić, to też nie zaszkodzi. Zobacz, 7 filmów oglądasz. 7 kotów pogłaszczysz, 7 kubków kakao wypijesz. Jestem śmieszna i fajna, no nie? Zaplanuj wakacje, bo może teraz będą tańsze bilety, potem mogą podrożeć. A może sobie akurat jak zabukujesz teraz, to będziesz wiedział, że musisz urlop wziąć na przykład na lipiec. Także tutaj przynajmniej pomyśl o tych wakacjach. Gdzie chcesz w tym roku pojechać, polecieć? Co chcesz w tym roku robić? Może wcześniej trzeba zaplanować, bo potem trzeba będzie wiedzieć, gdzie zwierzęta ulokować, tak? Bo może jakieś szczepienia będzie trzeba robić. Także tutaj dla Ciebie, strzelcu, na ten tydzień, kiedy słuchasz. Jeżeli słuchasz tego filmiku w czerwcu, no to pamiętaj, że już zaraz wakacje. I teraz z kart wyrocznie dla Ciebie tutaj jest pokazane zbieranie plonów. Wiesz co, zbieranie plonów to tak jest jak, właśnie, tak jak cesarzowa jest matką tej ziemi, tak? Tutaj jest dla Ciebie pokazane jakieś spełnienie tych pragnień, zbieranie tych plonów, dostatek. Świetna karta, która właśnie tak chciałam powiedzieć, cesarzowa jest jakoś tako jedno, tak poczułam, ale przestałam od razu czuć to. Bynajmniej tutaj dla Ciebie coś jest, jakieś spełnienie, widzę. Może to będzie spełnienie, gdybyś pojechał, gdzieś poleciał, związane z tą podróżą. Pamiętaj, że to nie musi wcale być Egipt, zagranica dla strzelca. Może to być wieś, jeżeli mieszkasz w wielkim mieście, jest głośno, parnie, to może dla Ciebie jest potrzebne właśnie u babci na wsi spędzić, bo tu mówimy o, nie patrz, że tu jest samolot, my mówimy o zaplanowaniu czasu wolnego. Te wakacje to też weź sobie tak z przymrużeniem oka, bo to może być czas, kiedy dostajesz urlop, może to być w kwietniu, tak? Także tutaj widzę, że może coś miłego dla Ciebie być, może spełnią się Twoje pragnienia na tym właśnie wyjeździe, ale jakiś dostatek, jakieś zbieranie plonów, jakieś korzyści u Ciebie będą. Także zwróć uwagę na to, na te jakieś przyjemne rzeczy dla Ciebie będą być koziorożcu, dla koziorożca, co koziorożec powinien zrobić. I z mądrości ukrytych królestw przekaz wyroczni dla koziorożca, I dla Ciebie duży przekaz, świetny przekaz, mocny, jest moc. Popracuj z energią. Pomyśl, bo może dużo jest skumulowane w Tobie złej energii, stresu, nerwów. Może pomedytuj, a może wycisz się chociaż. Jeżeli nie medytujesz z reguły, to przynajmniej nawet możesz sobie się położyć, włączyć jakąś relaksującą muzykę i się po prostu wyciszyć. Możesz pracować na przykład z kamieniami tutaj koło siebie albo nawet na ciele położyć jakiś kamień czy kamienie, tak? Możesz z czakrami popracować, może trzeba je oczyścić, może któraś czakra jest poblokowana. Także tutaj dla koziorożca pokazane, żeby ten przepływ energii był, zaraz zobaczycie, bo tam jest kosmos. Żeby z kosmosu płynął, ta energia płynęła, to muszą być czakry, nie mogą być ani za bardzo otwarte też nie jest dobrze, ale na pewno nie mogą być przymknięte, ani zamknięte, ani zablokowane, tak? To znaczy musi ta energia płynąć, wtedy jest zdrowie w człowieku, radość, miłość, wszystko. Wszystko się udaje, gdy czakry działają tak jak trzeba, tak? Synchronizowane są, to wszystko jest wtedy dobrze. Także koziorożec powinien popracować ze swoją energią. Też być bardziej elastyczny, giętki, nie być sztywny, jeśli chodzi o pewne rzeczy, tak czuję, bo mogą być jakieś sytuacje w tym tygodniu, które będą wymagały od Ciebie gibkości, tak, giętkości, dopasowania się do tego, tak, nie być z takimi zasadami twardymi, zaszufladkowany, z takimi przekonaniami swoimi, być bardziej otwarty na coś, tak, to może widzę, że może coś dzięki temu osiągniesz, więcej niż z innej strony, jakbyś podchodził tak bardziej jak bojowo, tak, myślę, że tak bardziej, tak jak płynnie, tak, płynnie, że wszędzie się dopasujesz, więcej możesz osiągnąć, tutaj masz oddychaj głęboko, może za mało czasu spędzasz na podwórku, może za mało wdychasz świeże powietrza, może mieszkasz w jakiejś okolicy. Są takie aplikacje, apki, ja też mam taką apkę w telefonie, że ja sprawdzam sobie dane miasto, dany kraj, gdzie tam jest. Czekajcie, ja Wam pokażę, tylko wyłączę tą muzykę. Tutaj jest taka aplikacja, gdzie ta aplikacja jest? O, taka aplikacja 2022 rok. I ona tutaj masz pomarańczowe ostrzeżenie lawiny. O Boże, gdzie to ustawiłam? Chyba nie u nas lawina. Poczekajcie, bo reklama. Lawina? To jakieś sobie żarty robią. Czekajcie, bo ja nie wiem, jak ja kraj ustawiłam. Mam nadzieję, że to nie w naszej miejscowości. No, może ja powinnam do schronu uciekać. A nie, a chociaż to ja nie wiem. Czekajcie, gdzie to pisze miejscowość? A, Grajewo, to Polska. Czemu ja mam Grajewo? A, bo mnie siostra o coś prosiła. Tutaj masz wszystkie miejscowości, na przykład Suwałki, stamtąd co pochodzę, tak? Tutaj macie, tu opady są, deszcz pada. I teraz jak zjeżdżasz w dół, to tutaj masz, jaki jest jakość powietrza, tak? Bo teraz jest dobra. Niedawno była na żółtej kresce, to znaczy, że no nie była tu dobra jakość powietrza. I także tutaj też w zależności, gdzie ty tak jakby, gdzie ty żyjesz, bo może ty, koziorożcu, gdzieś mieszkasz, gdzie ta jakość powietrza zostawia dużo do życzenia i może trzeba by było gdzieś chociaż raz w tygodniu pojechać, żeby tego jodu się nawdychać, na przykład nad jakąś wodę, nad ocean, tak? Albo w jakieś skały, tam gdzie tam, w te groty, gdzie tam jest ten jod, czegoś innego. No bo tutaj te głębokie oddychanie ci jest potrzebne. Szczególnie, że tutaj jest ten kosmos. Ten kosmos to dla ciebie mówi, że to jest wszystko, że możesz wszystko kreować, bo tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń na świecie. To jest bezmiar, nie ma końca, tak? Możesz zrobić, co chcesz. Ale z drugiej strony ja czuję, że dla ciebie to jest silne połączenie z tymi czakrami. Ty musisz bardziej tak jakby się uzmysłowić i połączyć ze wszechświatem, z kosmosem. Tak dla ciebie to czuję. Po prostu tak czuję, dlatego ci to mówię. I myślę, że to jest fajny dla koziorożca przekaz. Na czym? A, mężczyzna powie, jak tu mam paznokcie malować. Na czym powinien się wodnik skupić najczęściej? Ok. I mądrość ukrytych królestw dla wodnika na tydzień od dnia, kiedy weszłeś na ten filmik. Przekaz wyrocznie dla ciebie. Przekaz wyrocznie dla wodnika. 2. No dobrze. 2. Dobra, macie 2 przekazy. Aha, to jakiś silny przekaz, no bo Książę Ognia i Pani Pioruna to jest jednak moc i szczególnie, że macie tutaj siłę. To jest jakiś przekaz dla was. Tutaj wodnik może się w tym czasie zająć na przykład sobą. Spróbuj poświęcać czemuś, na przykład przez tydzień, każdego dnia, rano czy wieczorem, skupić się na czymś. Niech to będzie taki jakby coś takiego, powiedzmy, jakby rytuał, tak? Na przykład każdego dnia robisz... co możesz robić, powiedz mi? Odżywki nakładasz na włosy. Albo każdego dnia, nie wiem, malujesz sobie skórę, tak? Nie, no to wiesz co? Z tym rytuałem dla siebie to jest kwestia gustu tak naprawdę. Bo co ja bym mogła robić, gdyby ta karta mi wypadła? Myślę, że ja bym ćwiczyła. O, bo to też sylwetka później, tak? Myślę, że każdy może coś wpinać sobie w włosy, kwiaty kobieta może, nie wiem, cokolwiek. Może jakieś właśnie... olejować ciało, tak? Czy każdego wieczoru kąpać się w wodzie z solą, taką, która działa na nasze zmysły. Moczymy sobie się w tej wannie z solą, a tu puka sąsiadka, potrzebuje łyżeczki cukru, nie? Chodzi o to, że spróbujcie przy każdego wieczoru, każdego ranka mieć coś, co jest tak jakby tylko dla was, co będziecie się czuły jako piękne, ważne, istotne. Taki czas dla was, taka chwila, tak? Takie 5 minut, pół godziny, godzina. Zależy, ile masz czasu. Wieczorem masz więcej, rano pewnie masz mniej. To spróbuj dla siebie, myśląc o sobie bardzo. To jest dosłownie tak samo, jakby czasami doradzają ludziom psycholodzy, że weź filiżankę herbaty, ale w najpiękniejszej porcelanie, taką jak tylko gościom serwujesz i codziennie pij z niej, żeby poczułeś taka ważna. Chodzi tu, wiesz, to bardzo takie indywidualne. To niech co robi, co uważa. Ale słuchaj, wodniku, tutaj dla ciebie też jest praca z energią. Ja myślę, że tak naprawdę z energią ta karta powinna każdemu znakowi wypaść, ale widocznie były ważniejsze przekazy, bo każdy powinien pracować z energią. Jak nie czakra gardła poblokowana, to czakra serca i tak zawsze, tak? To znaczy, ale jak będziesz oczyszczać, pamiętaj, od podstawy lecisz w stronę czakry korony, i oczyszczasz każdą, nie to, że omijasz jaką, bo ci się wydaje, że ta świetnie pracuje i nie potrzebujesz nad nią pracować. Tak nie działa to. Każdą czakrę należy oczyścić, przepracować, ubierać się sobie danego dnia. Na przykład nie musi to być jednego dnia z tymi czakrami. Może być tak na przykład, że jak dojdziesz do czakry serca, ubierzesz się tego dnia na zielono, będziesz pracować na przykład z kamieniami jakimiś zielonymi i jeść tylko zielone warzywa. Także spróbuj wszystko to, co z daną czakrą jakby jest związane też tutaj pokazane jest dla wodnika, żeby budował swoją siłę. Nie musi to być siła fizyczna, niekoniecznie musicie iść biegać ani boksować, może to być siła psychiczna, może potrzebujesz tego, może jesteś wycieńczony, może ktoś po prostu od ciebie dużo wymagał i czułeś się odpowiedzialny za wszystko i jesteś po prostu, nie mówię wrakiem człowieka, ale twoja psychika jest w strzępkach, jeśli chodzi, a może ktoś to spowodował. Znajomi, rodzina, przyjaciele, może spróbuj zbudować siłę psychiczną. Niech ta psychika twoja będzie silna. Może jakieś herbatki ziołowe ci pomogą w tym. Tutaj jest agresja, tutaj jest ten ogień. Ja myślę, że jakaś złość może być w wodniku i ta siła ci psychiczna pomoże opanować tą złość, bo będziesz wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, tak? Też tutaj jest niespodzianka. Pani Pioruna i Książę Ognia, to oni świetnie, no chodź ty Pani Pioruna tu do mnie. Ona to często dla mnie mówi o różnych takich nagłych, coś takiego jak wieża ona mi staje, wiesz, że to coś niespodziewanego nas może zaskoczyć, zszokować, spaść na nas jak grom z jasnego nieba, jak ten piorun. I także przy księżuniu ognia, to faktycznie wygląda to tak, jakby prawie to była wieża w tarocie. Także ja myślę, że gdy jakby popracujesz nad swoją psychiką, to będziesz bardziej wodniku odporny na to, co może tam gdzieś na przykład zaskoczyć cię w pracy, czy ze strony kraju, tak, ze strony Ukrainy, cokolwiek. Myślę, że jest ci potrzebna dobra kondycja psychiczna. Ja myślę, że to chodzi o psychikę, nie o tylko zbudować muskuły. Ja myślę, że to chodzi o psychikę dla ciebie, tak? Tutaj czuję więcej sam z sobą, ze swoją energią. Widzisz, czujesz to? Ty sam z sobą. Widocznie może cały czas jesteś dla kogoś, gdzieś. Jesteś w takim wirniku. Tu musisz się zatrzymać na chwilę. Tak czuję. Może stąd się kłębią w tobie te nerwy, te poddenerwowanie. Tak samo jak różne stany, one nie muszą się ukazywać od razu. One się po prostu odbijają później na zdrowiu. Bo są osoby, które są spokojne. Ktoś jak powie, on ma nerwicę? Co ty gadasz? Puknij się w głowę. Przecież to jest oaza spokoju. Nie, czasami potem jest właśnie nerwica serca. Bo ta osoba jest spokojna, ale nerwy nerwami. Także kochani, tutaj wodniki, pomyślcie o sobie. Powinieneś się zająć jak najczęściej w tym tygodniu. Czym? Co będzie dla ciebie właściwe, najwłaściwsze, niezbędne, ważne dla rybki? Powiedziałam dla rybki, jak powiedziałam inaczej, to sorry rybka, mi się wydaje, że miała to być rybka. I przekaz wyroczni. Mądrość ukrytych królestw dla rybki. Rybka. I tutaj, kochani, jest też, u was też jest odpoczynek. Spróbuj więcej odpoczywać. Może właśnie ostatnio zarywałeś, tak, noce, a może nie chodziłeś spać regularnie, a może nie był to sen ciągły, bo sen przerwany to nie jest zdrowy sen. Może tutaj więcej powinieneś odpoczywać. A może też ci chcę tak jakby wyrocznie powiedzieć, że jeżeli czujesz czasami senność, to sobie strzel taką drzemkę nawet w dzień, tam wiecie, do ileś tam minut, bo później zapadasz w fazę snu, tak? To tam dajmy na to tam do 8, tam taka krótka drzemka. Nawet taką można w pracy na przerwie. Ona bardzo dobrze wpływa właśnie na nasz umysł. Od razu wstajemy po tej drzemce zrelaksowani, jakbyśmy spali 8 godzin. Taka krótka drzemka jest bardzo dobrze. Trzeba czasami nawet zamknąć oczy, 3 minuty wpaść w taki stan. Jest świetnie, także pomyśl o tym, bo może rybko jesteś zapracowany, przemęczony, nie masz czasu podrzemać, bo pracujesz, no to można od pracy gdzieś tam, jak to się nazywa, strzelić komara, gdzieś tam w ogrodzie usiąść na chwilę, tylko nie zasnąć, może budzik trzeba nastawić. I tutaj też zaplanujcie sobie, co w wolnym dniu będziecie robić, no kiedy wy macie ten wolny dzień. Mam nadzieję, że to przypadnie, kiedy będzie sezon ciepły, wakacje, ale jak przypada inaczej, bo tak samo wiem, że jak są jakieś firmy, to wielkie, jeżeli to jest wielka firma, to właśnie nie wiem, od czego to zależy, bo u nas na przykład w Anglii ludzie biorą na przykład wolne wtedy, tak żeby pasowało wszystkim. W tym roku na przykład bierze ta jedna osoba w kwietniu, bo inna chce wziąć w lato i potem tak się zamieniają. To nie każdy ma jakby wolne wtedy, kiedy by sobie marzył. To są inne miesiące, czasami październik, czasami kwiecień, czasami maj. I dlatego tu może zaplanuj sobie wcześniej, a może zapisz sobie w pracy w grafiku, kiedy chcesz te wakacje. Przynajmniej tutaj wygląda, jakby zaplanować czas, by było wakacje, wiesz, dla ryby. A może ci wszechświat mówi właśnie, pomyśl o odpoczynku, o wakacjach. Nie bierz na przykład pracy na wakacje, tylko weź wolne, też może tak być. Połącz się z ogniem. Więcej pal właśnie świec, ogniska. Dla Ciebie potrzebny jest ogień. Ogień to też jest działanie. To także, kochani, działanie. Pamiętaj, że to nie jest tak jak woda, że płynie, że jest miło, przyjemnie. Ogień to iskrzy, tak? Strzela. Nie możemy dopuścić, żeby się wypalił, żeby stał się popiołem. Musimy podtrzymywać. To jest to działanie. Ale też kominki, różne tam ogniska, świece, tak? Medytacja przy świecach też wskazana jak najbardziej. W ogóle u Was potrzeba ognia w życiu. Może jakiegoś dobrego seksu. I tutaj macie od kart wyroczni Pani Miłości Współczucia. Tu jest też dla Was wszystko róbcie zgodnie jakby ze współczuciem dla drugiego człowieka, żeby w Was była równowaga. Myślę, że też powinniście popracować nad tak jakby wyrównaniem w sobie tych emocji, tak? Bo równowaga to znaczy, że wszystko jest pod kontrolą, tak? I wystarczająco wszystkiego jest we mnie. Jest i tego spokoju, ale jest i tego ognia, tak? To może u Was potrzebna jest właśnie ta iskierka tego ognia, żebyście nie zapadli w sen zimowy, tak? I zdążyli się obudzić na wakacje. No bynajmniej tutaj mi tak jakby się pokazuje, że ta Pani Miłości Współczucia to jest ta równowaga. Oprócz tego, że ona szanuje, jest życzliwa, to ona ma tą równowagę, którą daje komuś, ale sama też ma. Może u Ciebie tej równowagi nie ma, a u Ciebie wygląda tak, jakby tego ognia brakowało w życiu. Może ten spokój jest, ale może tego pieprzyku nie ma takiego. Może spróbuj sobie dać tylko jedną dawkę, chociaż w tygodniu. Także życzę wszystkiego najlepszego.